płacone za urlop, za miesiąc w grudniu. Proszę mnie nie szantażować. Proszę mnie nie szantażować. Ja cię nie szantażuję, tylko nie świadczyłaś pracy ani sekundy. A ja byłam chora, kobieta, zapalenie ostrzeli płuc. Nie miałam środków, żeby iść do lekarza prywatnie. Ale nie musisz prywatnie, masz jesteś ubezpieczony. Nie ma lekarzy! To musisz mieć skierowanie, wszyscy na urlopach. W piątek się nie jestem na wygodzeniu żadnego przychodni. Na rejestrację. To ci może potwierdzić mój znajomy, który też próbował za mnie wykonywać telefony. Bo już nie tak trafiał dzwonić i dzwonić. I proszę mnie nie przymuszać do... Ja cię nie będę przymuszać. Przymuszasz mnie. Ale ty mnie przymuszasz do płacenia tobie coś, co tobie się prawnie nie należy. Chyba tobie się nie należy. Nie, nie należy. To są godziny, że odsunęłaś mnie od pracy, bo wiedziałaś, że mamy liche zdrowie. No, ale gdzie teraz dzwonisz? Na pułap. No ale gdzie dzwonisz teraz? Sprawdzić swoje dzwonienia lekarza. No i co ci potrzeba? Telefon, żeby sprawdzić tak, w internecie? Tak, bo tam się aha, jest zakodowane. Kodami, dobra. Ale są w domu. Ale ja nie jestem Marysia po sklepach, nie po sklepach zamawiająca. Ale są w domu. No ja też ci marysiowałam nieraz. Jeżdżąc po mieście taksówkami albo z Krzysiem wysługując się nim, jak to tak nazywasz, żeby ci przywieźć papierosy. A do Żabki miałaś rzut beretem, bo trzeba było kelnerów posyłać. No tak, no dużo mam tutaj zakupów robionych na ciebie na śniadanie, na paragonach. Nie jestem w swoich pieniędzy. A to mleko, a to kawa, a to pieczywo. Do Żabki. No i na końcu nareszcie. Mam o tak. Dobra, bo teraz czas tracę, a ja powinna być teraz w biurze. Ja nie krzyczę, ja mam taki głos. Ja nie słyszę, mam zatoki zawalone. No twój problem. Masz 40. Ale co mnie to interesuje, ile mam lat? A ty zobacz, ile masz lat.